Ok, drugi filmik tak naprawdę będzie też wprowadzeniem. Powiem tylko, jak będzie wyglądała sesja oddychania, a po czym już nastąpi właściwa sesja oddychania. Będziemy mieli sesję 36 oddechów, które ja będę liczył i będę podawał, mówię wdech, wydech, wdech, wydech. I każdy wdech będzie wyglądał w ten sposób, że zrobimy wdech i później wydech. Staram się oddychać pełno, w pełni, tak jak mówiłem. Po tego typu oddechach, jak właśnie pokazałem, będziemy wstrzymywali oddech na wydechu, czyli będzie ostatni wdech będzie i wydech. Wydech nie będzie pełny, tylko będzie taki, żeby był neutralny, był bardzo taki wyluzowany, bardzo luźny. Będziemy trzymali oddech na wydechu przez tak długi czas, jak tylko będzie to dla nas komfortowe. Po czym, jak już nie będzie komfortowe, nabieramy powietrza i trzymamy 10-15 sekund. Potem wypuszczamy. I to będzie jedna sesja. Zrobimy tylko jedną sesję, a sesji można robić od 2 do 4-5 maksymalnie. Sugeruję 3 takie sesje. Więc jeżeli będziecie mieli jedną sesję, będziecie sobie mogli ją powtórzyć jeszcze raz. Jedna bardzo ważna jeszcze uwaga, o której nie wspomniałem, to jest pozycja do oddychania. Najczęściej jest to pozycja leżąca na wznak. Może to być pozycja siedząca, taka jak tutaj pokazuję. Może to być pozycja taka, też siedząca, czy klęcząca, półklęcząca. Ważne, żeby to była pozycja wygodna i żeby kręgosłup był prosty. Żeby starać się być kręgosłup prosty. Także jak leżymy, jest to chyba dla Was to będzie chyba najlepsze. Ok, to tyle. Przechodzimy do sesji oddychania, która będzie w następnym filmiku.